Zaczynamy 15 na żywo w TVN24. Małgorzata Kukuła, dzień dobry i zapraszam. Żar leje się z nieba, na termometrach w cieniu nawet 35 stopni, w słońcu upał nie do wytrzymania. Stąd apele o szczególną uważność na dzieci, osoby starsze i te zmagające się z problemami zdrowotnymi. Są alerty przed upałami, ale też przed burzami, a nawet trąbami powietrznymi. I kolejne tematy w dniu na żywo, w 15 na żywo. Noworodek z urazami głowy trafił do szpitala. Jego matka i jej partner do aresztu. Prokuratura ustaliła, że oboje znęcali się nad kilkutygodniowym dzieckiem. Aleksander Przybylski do nas dołącza. Olku, chłopiec trafił pod opiekę lekarzy. W jakim jest teraz stanie? Ten stan... Aleksander Przybylski, z tymi informacjami, Olku, bardzo ci dziękuję. Szczyt NATO ruszył. Prezydent Joe Biden ogłosił przekazanie Ukrainie kolejnych systemów obrony przeciwlotniczej. Jest też deklaracja członków sojuszu, że będzie przekazany sprzęt wart 40 miliardów dolarów. Z Waszyngtonu popłynął też sygnał na Kreml, że sojusz jest zjednoczony bardziej niż kiedykolwiek i będzie wspierał Ukrainę. Marcin Wrona, korespondent Faktów TVN, do nas dołącza. Marcin, to kolejny szczyt NATO w czasie trwania wojny w Ukrainie. W jakim punkcie pomocy sojuszu dla Ukrainy jesteśmy teraz, bo to ewoluuje? To przedstawiciel mediów, Bartosz Węglarczyk z Onetu. Po spotkaniu w Centrum Dialog czekamy na przedstawicieli władz, którzy dzisiaj uczestniczyli w tym spotkaniu. Ma być Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałkini Senatu, ma być też Andrzej Wyrobiec, wiceminister kultury. Kiedy tylko rozpocznie się ich konferencja, będziemy się przenosić jeszcze przed Centrum Dialog. W kwestii bezpieczeństwa dużo dzisiaj się dzieje, decyzje zapadają w Warszawie. Dzisiaj było spotkanie w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, ale też decyzje zapadają w Waszyngtonie. Są i decyzje, i obietnice dodatkowej pomocy dla Ukrainy. Ołech Biłecki teraz do nas dołącza. Ołech, czy zapowiedzi płynące z Waszyngtonu to są te, na które czeka Ukraina? No, oczywiście zależy od tego, kto czeka. Bardzo ci dziękuję za te informacje przekazywane prosto z Kijowa. Dziękuję. A gdy Rosjanie zaatakowali szpital dziecięcy w Kijowie, trwała właśnie operacja dziecka. Lekarze zostali ranni, ale operację kontynuowali. Teraz dr Ihor Kołodka opowiada o tym, co przeżył. I będziemy do tego wracać. Przenosimy się przed Centrum Dialog, tak jak Państwu mówiliśmy. Małgorzata Kidawa-Błońska po spotkaniu z przedstawicielami mediów. Macie państwo. To byli przedstawiciele władz po spotkaniu przy okrągłym stole z przedstawicielami mediów. Polskie media apelują o wprowadzenie poprawek do ustawy o prawie autorskim, a chodzi o wzmocnienie pozycji wydawców w relacjach z gigantami technologicznymi, którzy zarabiają na treściach dziennikarskich, choć sami ich nie tworzą. Mediom zależy na tym, żeby państwo pośredniczyło w ewentualnych sporach między gigantami technologicznymi a mediami. Ten temat będzie powracał w TVN24. Ważą się losy ustawy o depenalizacji aborcji. Przed nami prace w Sejmie, za nami konkretne deklaracje prezydenta i premiera w tej sprawie. Agata Adamek do nas dołącza. Agata, Donald Tusk mówi, kończymy dyskusję, czas na decyzję. A prezydent Andrzej Duda w wywiadzie z Marcinem Wroną nie pozostawia złudzeń. Upał nad wodą jest łatwiejszy do wytrzymania, ale wysokie temperatury nad Bałtykiem z kolei mogą oznaczać kłopot. A ten kłopot nazywa się sinice. I te sinice już się pojawiły. W Gdańsku jest Marta Ulatowska-Jesse. Marta, dobra wiadomość jest taka, że tych sinic nie jest dużo, ale zła, no, że jednak już się pojawiły. A gdzie? Dokładnie. Bardzo ci, Marto, dziękuję. Są alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed upałami, ale też przed burzami z gradem. Te alerty przed burzami dotyczą 9 województw i w zachodniopomorskim burza już przeszła. Alicja Rudzińska do nas dołącza. Alu, a jaki jest krajobraz po tej burzy? No, liczne gałęzie po... Z Krakowa, Mateusz Półkłopek. Bardzo ci dziękuję.
teraz stan Utah i metalowa płytka, która rozbiła szybę jadącego samochodu, lekko raniąc kierującą pojazdem kobietę. Wypadek wyglądał groźnie, a nagranie ku przestrodze upublicznia telewizja CNN. Za nami sportowe emocje w Monachium. Poznaliśmy pierwszą drużynę, która zagra w finale tegorocznego Euro. To Hiszpania. We wczorajszym meczu pokonała Francję 2-1. Hiszpanie swojego rywala poznają dziś. Wyłoni go mecz Anglii z Holandią. A wczoraj... I to wszystko, co dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy w 15 na żywo. Za chwilę w TVN24. Fakty po południu. Do zobaczenia.